Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Jakiś czas temu nakręciłem taki krótki film o sprzęcie, którego używam właśnie do kręcenia swoich vlogów i pod tamtym filmem ktoś z Was właśnie przypomniał mi o tym, że nie wspomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy, której używam w trakcie kręcenia tych vlogów. Mianowicie chodzi o mój samochód, który po prostu pomaga mi w dojechaniu, w dotarciu do tych miejsc, które Wam pokazuję. Także dzisiaj zrobimy sobie krótki odcinek o moim samochodzie. Zacznę od tego, żeby pokazać Wam, jak ten samochód wygląda z zewnątrz, bo na samym początku, jak go kupiłem, to nie zdawałem sobie sprawy, że ten Nissan Maxima nie jest w ogóle dostępny w Polsce. I bardzo wielu z Was pisało pod moimi filmami, co to jest za Nissan, co to jest za samochód. Także dzisiaj właśnie postanowiłem Wam po prostu pokazać troszeczkę więcej i powiedzieć trochę o tym samochodzie. Zobaczcie sobie, jest to pięciodrzwiówka, te drzwi z tyłu są dużo krótsze od przednich i miejsce z tyłu na nogi też jest dosyć mocno ograniczone, zwłaszcza za mną, bo ja siedzę dosyć daleko od kierownicy, ale to Wam za chwileczkę wszystko pokażę. Nissan Maxima, pakiet SL. O tych pakietach również Wam za chwileczkę powiem parę słów, powiem Wam, czym one się tak naprawdę różnią i który warto kupić, jeżeli szukalibyście takiego samochodu. No i przód, dosyć taki agresywny, jak na te Nissany właśnie z 2018 do 2020, bo potem oni całkowicie zmienili tutaj ten przód. Wygląda to troszeczkę inaczej. Nie są to pełne lampy LED-owe, mają tylko tutaj taki pasek, jakby taką dziwną fałkę na boku, a to są już normalne żarówki. Teraz w tych nowych od 2020 już pełne lampy są, całe lampy jakby są po prostu LED-owe i te halogeny również. Zobaczcie sobie jeszcze z tej strony. Jeżeli chodzi o dach tego samochodu, jest on całkowicie wykonany ze szkła, ze względu na to, że ja mam podwójną tutaj panoramę, ale to też tak naprawdę zależy od modelu, który sobie po prostu wybierzecie. Jest to rocznik 2018, ale ja nie kupiłem tego samochodu nowego, ze względu na to, że w Stanach samochody, na przykład rocznik teraz 2022, będzie już sprzedawany około października, listopada. I ta sama sytuacja była właśnie z tą Maximą. Ona została sprzedana do wypożyczalni samochodów w 2017, pod koniec właśnie 2017 roku. Wysłużyła tam dosłownie kilka miesięcy i została sprzedana mi na początku właśnie 2018, czyli w marcu chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Jeżeli chodzi o rozmiary tej Maximy, to ma ona 4,85 m długości i nie jest to tak naprawdę najdłuższy sedan. Jeżeli zobaczycie na miejsce parkingowe, na którym zaparkowałem, to za mną i z przodu również tego samochodu jest jeszcze dużo miejsca. Może Wam to tak naprawdę dać trochę do porównania z innymi jakby sedanami tutaj w Stanach, zwłaszcza z tymi amerykańskimi, które są dużo dłuższe, bo mają one ponad 5 metrów. Jeżeli chodzi o wysokość tej Maximy, to jest 145 cm wysokości. Nie jest to najwyższy samochód, mi sięga tak gdzieś do klatki piersiowej ten dach. Jeżeli chodzi o wagę Maximy, no to tak naprawdę zależy ona od wyposażenia. Jeżeli macie skórzaną tapicerkę, oczywiście ten samochód będzie delikatnie cięższy. Ta Maxima, którą ja posiadam, czyli ten model SL, waży 1676 kg. Jak na sedan nie jest to za dużo i jest to duży plus ze względu na to, że jest to 3,5 litra V6 300 koni. Ten samochód zbiera się bardzo fajnie. Nawet jeżeli jadę z 5 osobami, bo jest to samochód 5-osobowy, ten samochód naprawdę ma dużo mocy i można sobie właśnie nim troszeczkę pocisnąć tutaj na tych amerykańskich autostradach. Żeby pokazać Wam mniej więcej, jak duża jest ta V6 w tym samochodzie, ze względu na to, że jest to mały sedan, no to pokażę Wam po prostu, ile jest miejsca tutaj pod maską po wsadzeniu właśnie V6
w tak małego sedana. Tutaj tak naprawdę nie ma już miejsca na nic pod maską. Ta V6 jest dosyć duża i pracowanie tak naprawdę na tym silniku jest niesamowicie uciążliwe. Jeżeli chcielibyście wymienić świece, to jest tak naprawdę około 10 godzin, bo trzeba bardzo dużo z tego tutaj silnika wymontować, żeby dostać się do świec i żeby je po prostu wymienić. Także ja na pewno tego nie będę robił, kiedy przyjdzie na przykład czas, żeby odświeżyć te świece, powiedzmy tam po 110 tysiącach mil. Tak jak widzicie, tak to wygląda. Taka mała informacja dla wszystkich tych, którzy na przykład zamierzają kupić sobie czarny samochód i mieszkacie w takim suchym klimacie jak ja. Nie polecam, naprawdę nie polecam kupować czarnego samochodu ze względu na to, że po pierwsze ten samochód nagrzewa się niesamowicie szybko. Ja jeszcze do tego mam czarną skórę w środku i ta skóra również nagrzewa się tutaj w tym słońcu niesamowicie. Kolejna sprawa jest taka, ze względu na to, że mieszkam właśnie w terenie pustynnym, to ten samochód kurzy się bardzo szybko. Ja go umyłem dosłownie, nie wiem, może pół godziny temu ze względu po prostu, żeby nakręcić ten film, żeby troszeczkę lepiej się prezentował i on już jest ukurzony. Jeżeli macie czarny samochód, to tak naprawdę mieszkacie na myjni. W moich vlogach bardzo często właśnie widujecie na przykład te ujęcia, w których po prostu siedzę w samochodzie, jadąc gdzieś, staram się Wam jeszcze coś opowiedzieć albo dopowiedzieć na temat miejsca, które odwiedziłem albo które na przykład zamierzam odwiedzić. Jeżeli zwrócicie uwagę na to, jak daleko ja siedzę od kierownicy. Nie siedzę tak naprawdę na pełnej wyprostowanej nodze czy ręce. Siedzę tak delikatnie bliżej ze względu na to, że tak mi się po prostu lepiej prowadzi, bo mogę sobie położyć rękę i ona nie będzie cały czas wyprostowana. Na długich trasach takich, wiecie, 10-12 godzin nie męczą mi się ręce i nie męczą mi się nogi tak szybko po prostu. I w momencie, kiedy ja siedzę tak dosyć daleko, to za mną tutaj tak naprawdę na tym tylnym siedzeniu ja nie usiądę, bo to siedzenie jest za blisko. Problem z tym samochodem jest taki, że ten dach z tyłu ścięty jest bardzo gwałtownie w dół. Jeżeli siądę tam z tyłu, to niestety muszę się trochę zgarbić, bo ten dach jest za niski. No i zobaczcie sobie mniej więcej tak, żeby dać Wam jakieś odniesienie, jak daleko siedzę od kierownicy. No to możecie sobie tutaj to zobaczyć teraz i pokażę Wam, jak wygląda sytuacja z nogami z tyłu w momencie, kiedy ja tutaj wsiądę. Niestety moje kolana już są wbite głęboko w siedzenie. Jeżeli siądę tak naprawdę prosto, no to moja głowa się tutaj nie mieści. Muszę delikatnie pochylić się do przodu. Wtedy mogę się tutaj prawie że zmieścić. Ale kiedy siedzę prosto, niestety tego miejsca na głowę tutaj nie ma za dużo. Także jeżeli będziecie planowali kupić na przykład takiego Nissana, pamiętajcie o tym, że z tyłu tak naprawdę, jeżeli macie więcej niż 1,80 m, nie będzie Wam się siedziało za wygodnie. Jeżeli spojrzycie na te felgi, to zobaczycie, że są one dosyć mocno przytyrane, poździerane i nie, moi drodzy, to nie jestem ja, to nie ja tak poździerałem te felgi. Tak jak Wam już powiedziałem, ja kupiłem ten samochód używany i wszystkie cztery felgi są po prostu tak przytyrane, że to aż wstyd czasami tym jeździć i ludzie pewnie sobie myślą, że ja parkować nie potrafię. Jedną taką bardzo fajną opcją, z której jestem na maksa zadowolony w tym samochodzie, to jest właśnie możliwość odpalania tego samochodu z pilota, bo w momencie, kiedy na przykład jestem gdzieś w górach i widzę już swój samochód daleko na parkingu, odpalę go po prostu, schłodzi się tam troszeczkę, bo tak jak już Wam mówiłem, w tym samochodzie jest niesamowicie gorąco. Kilka takich ciekawostek jeszcze. Macie tutaj podwójny wydech, nie są to jakieś tam zwykłe takie nakładki zakładane na wydech, tak ten wydech wygląda standardowo. Brzmi bardzo fajnie w momencie odpalenia, brzmi również bardzo fajnie w momencie, kiedy jedziecie tym samochodem. Nie jest to jakiś super głośny wydech, ale moim zdaniem wystarczająco, jeżeli właśnie chcecie usłyszeć swój samochód w trakcie jazdy. No i teraz może kilka słów na temat tego pakietu SL. Czym on się różni od podstawowego? Podstawowy pakiet w Nissanie Maximie to jest pakiet SV, który nie posiada skórzanych siedzeń.
nie posiada tej podwójnej panoramy, nie posiada podgrzewanych ani chłodzonych siedzeń. Tak naprawdę tutaj konsola wygląda tak samo i z tyłu chyba nie ma nawiewu do klimatyzacji, jeżeli pamiętam, w tym podstawowym pakiecie. I tutaj ta wstawka, taka pseudoaluminiowa, jest inna w pakiecie SV. Potem macie SR, który jest jakby takim dezygnowanym, powiedzmy, sportowym trybem tego samochodu, gdzie macie siedzenia półskóra, pół alkantara, macie łopatki do zmiany tego automatu na kierownicy. Nie jest to taki zwykły, standardowy automat, ale o tym również Wam za chwileczkę powiem. Kolejny pakiet to jest właśnie pakiet SL, czyli mój pakiet, gdzie macie bardzo wygodne takie półkubełkowe, skórzane siedzenia. Macie ten wysuwany jakby podnóżek, jeszcze właśnie, żeby wydłużyć sobie trochę siedzenie. Macie podgrzewane siedzenia i klimatyzację tutaj z tyłu, również porty USB, ten aluminiowy taki, jakby to powiedzieć, taką wstawkę aluminiową, która również tutaj przez całą długość tego samochodu pod tą właśnie wstawką ma taki pasek LED, tutaj również, tu i na tych drzwiach, który nadaje tak naprawdę bardzo fajnego wyglądu temu samochodu jakby w nocy po prostu. No i jedyna różnica, która jest pomiędzy pakietem SL a tym najwyższym Platinum, to jest to, że macie chłodzone siedzenia, bo to są tylko i wyłącznie podgrzewane, nie ma tutaj klimatyzacji. Kolejna sprawa to jest to, że macie te łopatki właśnie z tego pakietu SR i na siedzeniach macie takie diamentowe przeszycie w tym miejscu właśnie, gdzie ja mam po prostu taką zwykłą jakby podziurkowaną skórę. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o wyposażenie tego samochodu, ma on audio Bose. Tutaj z przodu znajduje się wielki subwoofer właśnie schowany za deską. To nie jest skóra, to jest plastik wyglądający jak skóra z takim przeszyciem. Skóra jest tylko i wyłącznie tutaj w tym miejscu, kierownicy, no i oczywiście to wszystko, co widzieliście. Jeżeli chodzi o audio, to oprócz tego subwoofera w samochodzie znajduje się 8 głośników Bose i muszę Wam powiedzieć, że to audio gra po prostu przepięknie. Uwielbiam tutaj słuchać muzyki w trakcie, kiedy na przykład gdzieś jadę. Świetnie to brzmi, nawet przy dużych prędkościach, kiedy ten silnik robi się dosyć głośny, to audio naprawdę brzmi niesamowicie. No i teraz odpowiedź na jedno z ważniejszych pytań, które pojawiały się na temat mojego samochodu, to ile, chłopie, masz przebiegu, skoro ty tyle jeździsz tym samochodem cały czas gdzieś tam do Kalifornii, do Utah, do Arizony i tak dalej, i tak dalej. W tym momencie, tak jak widzicie właśnie tutaj, ten samochód ma 90 tysięcy mil. Ja go kupiłem, kiedy ten samochód miał 20 tysięcy. No i pewnie zastanawiacie się, jak można było wyjeździć 20 tysięcy mil w ciągu kilku miesięcy na wypożyczalni samochodów. Można, moi drodzy, ja tym samochodem robię średnio około 5 tysięcy mil miesięcznie, czasami nawet więcej, więc jest to możliwe. I powiem Wam tak, jeżeli kupujecie samochód ze Stanów, nie zrażajcie się przebiegiem tego samochodu, bo ten samochód, mając 90 tysięcy mil, chodzi jak żyleta. Zawieszenie bez problemów, przyściutko jest w idealnym stanie. Nie zrażajcie się tym, drogi tutaj są bardzo fajne, te samochody tak szybko się nie zużywają. W takiej Maximie spokojnie można zrobić nawet 270 tysięcy mil bez żadnej jakiejś większej naprawy. Skąd to wiem? Mam kolegę, który jeździł po prostu taką Maximą troszeczkę starszą przez prawie 7 lat i zrobił na niej no prawie 300 tysięcy mil. No i odpowiadając na kilka bardzo ważnych pytań, a mianowicie na to najważniejsze, dlaczego właśnie wybrałem Nissana Maximę, dlaczego wybrałem japoński samochód, a nie coś właśnie z amerykańskiej motoryzacji, która tutaj jest tak bardzo popularna. W momencie, kiedy kupowałem ten samochód, to nie jest mój pierwszy samochód w Stanach, w momencie, kiedy kupowałem właśnie Maximę, chodziłem po różnych salonach, chodziłem po różnych komisach i przymierzałem się tak naprawdę do różnych samochodów. Był tam Dodge Charger, również Challenger, był Mustang, był 4Runner, Toyota 4Runner, był Dodge Durango. I w momencie, kiedy wsiadłem po prostu do tej Maximy, usiadłem w tym fotelu, który jest naprawdę bardzo, bardzo wygodny. Przejechałem się tym samochodem, zobaczyłem, jak rewelacyjnie on się
prowadzi w trybie sport i nawet w normalnym trybie. Zobaczyłem całe tak naprawdę to wnętrze, tą skórę, która jest bardzo wysokiej jakości i całą tą konsolę z przodu, która niesamowicie mi się spodobała ze względu na to, że ona jest delikatnie odwrócona w stronę kierowcy. Ten cały tutaj podłokietnik, to wszystko jest zrobione bardzo dobrze, tam nic nie trzeszczy i w momencie, kiedy siedzicie na tym fotelu kierowcy, czujecie się jak w takim kokpicie samolotu, tak bym to może nazwał. Nie siedziałem nigdy w samolocie, ale myślę, że to jest dobre porównanie. Po prostu zakochałem się we wnętrzu tego samochodu, zakochałem się w tym, jak ten samochód się prowadzi. Była to bardzo dobra decyzja, nie żałuję w ogóle kupna tego samochodu. Ten samochód kosztował w momencie, kiedy go kupiłem, prawie 3000 dolarów. Ja spłaciłem go w pierwszym roku posiadania. Dosłownie tam po 9, może 10 miesiącach samochód był już spłacony, także nie wierzcie w to, że w momencie, kiedy ludzie kupują samochód w Stanach, to spłacają go przez 7-8 lat. Większość ludzi tak robi, no ale ja nie chciałem mieć raty na samochód przez tyle lat, więc po prostu spłaciłem go na samym początku. Jeżeli chodzi o spalanie tego Nissana, w tym momencie jest to 26 mil na galonie. I teraz pytanie do Was, ile to jest w litrach na 100 km? Jeżeli wiecie, napiszcie tutaj w komentarzach, bo ja osobiście w tym momencie nie miałem czasu tego policzyć, ale średnie spalanie to jest właśnie 26 mil na galonie. No ale dobra, moi drodzy, myślę, że to wszystko, jeżeli chodzi o mój samochód, czyli po prostu kolejny przyrząd, którego używam do kręcenia vlogów. Jeżeli oglądacie mnie od jakiegoś czasu, no to wiecie, że ten samochód pojawia się bardzo często w ujęciach z drona lub kamery po prostu przypiętej gdzieś z tyłu albo z przodu samochodu po to, żeby oddać Wam inną perspektywę terenu, który odwiedzam. Jeżeli coś pominąłem, jeżeli coś Was interesuje i chcielibyście dopytać, śmiało piszcie w komentarzach. Ja jestem bardzo aktywny przez kilka dni pod każdym filmem, więc odpowiadam na Wasze komentarze. Jeżeli chcecie coś wiedzieć, pytajcie śmiało. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to chciałbym Was serdecznie zaprosić do odwiedzenia mojego Instagrama, do odwiedzenia mojego Patronite'a. Możecie tam się zapisać na przykład na program z pocztówkami, jeżeli chcielibyście otrzymywać pocztówki ode mnie. No i zapraszam Was również do subskrybowania mojego kanału, zostawiania lajków, jeżeli podobał Wam się ten film. No i co? To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć! Now rats can shine, Joker's got silver lining, Holy Mary sings songs in the wet rain, walking.